STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce. Cześć, nazywam się Mariusz Jurkiewicz. Danie, które sobie wybrałem, to są żeberka z piekarnika, do tego kapusta zasmażana i gnioki. Dlaczego to akurat? Proste, po prostu to lubię. Mięso z piekarnika czy z grilla to jedna z moich ulubionych potraw, ale nie mogę tego jeść tak często, jakbym chciał. Oczywiście z oczywistych względów musimy zachować pewną dietę. Ale mięso wieprzowe to jest to coś, co dosyć często jem, co bardzo lubię i co dobrze na mnie wpływa. Kluski, gnioki, czy kluski śląskie, jakbyśmy u nas powiedzieli, no to są węglowodany, coś, co daje energię, a kapusta zasmażana, po prostu bardzo ją lubię. To nie jest jedyna rzecz, którą jadam i na tego typu talerz mogę sobie pozwolić tylko wtedy, kiedy mam tak naprawdę wolny dzień. To nie jest idealny posiłek, jeżeli chodzi o wysiłek sportowy. Wówczas staram się odżywiać mniej tłusto, mniej ciężko i tak, żebym miał odpowiednią ilość energii przy najmniejszym obciążaniu organizmu właśnie trawieniem tego typu posiłku. Dlatego dzisiaj, korzystając z tego, że już jesteśmy na wakacjach, mam dzień wolny, mogę sobie pozwolić na zjedzenie takiego talerza. W Centrum Medycznym Omega przeszedłem badania na tolerancję pokarmową. Wyszło mi parę ciekawych rzeczy, do których później się stosowałem. Między innymi, że mój organizm dosyć ciężko znosi obecność czarnego pieprzu. Starałem się w międzyczasie wyeliminować na tyle, na ile było to możliwe. I już w późniejszych badaniach wyszło mi, że ta nietolerancja zniknęła. Czyli tak jak słuchałem poleceń lekarzy z Centrum Medycznego Omega, widać było, że mój organizm po takim odpoczynku od tych potraw, które mi gorzej robią, doszedł do siebie i spokojnie już później tolerował te pokarmy, na które wcześniej miałem nietolerancję. Bardzo dobrze, dlatego że zarówno kapusta, jak i mięso wieprzowe należy do tych pokarmów, które są dobre, czyli mają dobroczynny wpływ na jego organizm. Dobrze się trawią, nie wywołują ani reakcji alergicznej, ani reakcji nietolerancji. Kapusta młoda to jest takie warzywo, które jest niezwykle bogate w antyoksydanty. Jest świeża, zielona kapusta, ma dużo chlorofilu. To jest takie warzywo, które jak gdyby pozwala nam po zimie i przed wiośnią i wiośnie odbudować zapasy witamin. Ma też dużo błonnika i czasami mówimy, że kapusta jest dość ciężko strawna, ale tak naprawdę to polepsza proces trawienia przez dobry błonnik, który znajduje się w tych liściach. Kapusta też jest taką jarzyną, która należy do najzdrowszych jarzyn ze względu na ochronne właściwości, jeżeli chodzi o działanie przeciwnowotworowe. Jest to też przeciwzapalne warzywo. Ma dużo takich substancji, które mają działanie hamujące rozwój stanów zapalnych. Zresztą można też używać kapustę zewnętrznie, to każdy z nas zna okłady z kapusty. Ale tu się skupmy na tym, że jest to bardzo dobrze tolerowane przez pana Jurkiewicza warzywo, które zawiera bardzo dużo czynników odżywczych, takich witalnie odnawiających nas po zimie i wiośnie, i jest skomponowane z mięsem, czyli mamy dużo białka. Tutaj w tej potrawie jest umiarkowana ilość tłuszczu, dlatego że jest to mięso, mimo że wieprzowe, to z małą zawartością tłuszczu.
I warto jest tu również spojrzeć na koper. Koper też należy tutaj do takich rzeczy, które dobrze jest jeść w przypadku pana Jurkiewicza. Koper, zielenina, te zielone listeczki, które dodajemy w postaci czy koperku, czy pietruszki, mają duży ładunek nie tylko chlorofilu, witamin, ale także mają znaczenie jako żywność taka natleniająca nas. Poza tym w przyprawach i w takich dodatkach jak na przykład koper mamy dużo takich pierwiastków śladowych, które nie występują w dużej ilości w innych pokarmach, w innych potrawach czy składnikach. One też przejawiają się w tym zapachu, jaki mamy. Te pachnące przyprawy pachną dlatego, że mają unikalne mikroelementy zawarte w sobie. W związku z tym tutaj jest taki jeszcze ten mikroelementowy, zielony i ożywczy, pachnący koper. Myślę, że to smakowało panu Jurkiewiczowi, a z pewnością jest dobry dla jego zdrowia. Witam was serdecznie. Dziś w restauracji Żółty Słoń mam przyjemność gotować dla Mariusza Jurkiewicza. Mariusz wybrał kuchnię polską, dania dość znane Polakom, czyli żeberka w sosie, kluski gnocchi z kuchni włoskiej i naszą polską kapustę zasmażaną, która akurat teraz jest młoda, więc jest idealnym połączeniem do różnych polskich dań. Kapusta zawiera wiele witamin, jest bardzo zdrowa, często pomijana w kuchni. Kiedyś nawet żeśmy szydzili z tej kapusty. Dzisiaj wchodzi ona na szczyt. Coraz więcej dań pojawia się z kapustą, ponieważ naprawdę ona jest ogromnie zdrowa i jak najwięcej powinniśmy jej wykorzystywać w naszej kuchni. Mariusz wybrał kapustę zasmażaną, polską, słodką, z dużą ilością kopru, do tego chude żeberka i kluski gnocchi wysokoenergetyczne, duża dawka białka, węglowodanów. Tak więc zapraszam do środka i zabieram się za gotowanie. Pyszne. Właśnie zjadłem swój talerz i naprawdę rewelacja. Najbardziej smakowała mi z tego kapusta. Idealnie trafiła w moje ulubione smaki. No nie jest to danie, które zjadłbym w dniu meczu, ale ponieważ jesteśmy już w okresie wakacyjnym, to śmiało mogę sobie na to pozwolić. Najwyżej jak pójdę na trening, to zrobię jedno kółko więcej. A śmiało mogę polecić tę restaurację i to danie, które właśnie konsumuje. W diecie zawodnika każdego najważniejsze jest odpowiednie zbilansowanie tej diety w odniesieniu do treningu, do intensywności treningu. Przede wszystkim musimy pamiętać, że taki zawodnik jest w cyklu treningowym przez cały rok i mamy tylko kilka chwil w roku, w sezonie, gdzie możemy sobie pozwolić na roztrenowanie. W tym okresie oczywiście zawodnicy mogą troszeczkę pofolgować sobie tej restrykcyjnej diety i zjeść coś, na co mają ochotę i coś, co lubią. Tutaj w tym przypadku mogą to być żeberka, to może być mięso, więcej tego mięsa niż zwykle. Dla zawodnika najważniejsza jest regeneracja, żeby mógł przystąpić do kolejnego treningu w jak najlepszej kondycji. Więc tutaj w tym przypadku, gdyby jadł tłuste rzeczy i gdyby jadł to, co chce, ten proces byłby zaburzony, nie dostarczyłby tyle substancji odżywczych, ile powinien, więc musimy się wspomagać suplementami. Proszę pamiętać, że najważniejsze u zawodnika to jest czas, czyli musimy skrócić ten czas regeneracji
Jak najbardziej. Po treningu resynteza glikogenu, czyli źródła energii, jest 300-krotnie szybsza niż normalnie, więc gdyby on zjadł ciężkostrawny posiłek, który jest trawiony przez 6-8 godzin, nie jesteśmy w stanie dostarczyć ani takiej ilości, ani tak szybko. Dlatego wspomagamy się suplementami. Proszę też pamiętać, że ten zawodnik bardzo ciężko trenuje i przy dwóch treningach dziennie, przy złej diecie, źle zbilansowanej, on po prostu nie będzie miał siły na te treningi i będzie to widać w motoryce, będzie to widać w jakości treningu. Mariusz Jurkiewicz, żeberka wieprzowe w sensie własnym, ziemniaczkami. Słuchajcie, no tylko dlatego pewnie to wybrał, ponieważ już jest po sezonie, ma prawo sobie na troszeczkę więcej rozprężenia, tak? W okresie meczowym na pewno by tego nie wybrał, chyba żeby to było od razu po meczu, przed meczem w życiu. Mariusz zawsze je profi, zawsze lubi zjeść dobrą wołowinę, dobrą rybę. Pamiętam, jak przyjechał do Polski po powrocie z Hiszpanii, sam dostarczałem mu te ryby do Płocka, jako że wtedy był zawodnikiem Wisły, sam mu przywoziłem ryby z Niemiec, dostarczałem wszystkie świeże, więc naprawdę jest to profi zawodnik, tylko dlatego tę żeberkę, myślę, w ten sposób. Słuchajcie, polska wieprzowina się bardzo dobrze poprawiła. Oprócz wieprzowiny z Oldenburga już jest naprawdę drugą wieprzowiną w Europie, także naprawdę mamy bardzo dobrą hodowlę, jeżeli chodzi o wieprzowiny i wieprzowina jest coraz bardziej dostępna. Już nie jest tak, że są to stare tuczone świnie, które tak naprawdę były mięso świni było ciężko przyswajane do zawodnika. Tak? Teraz ta wieprzowina jest coraz lepsza jakościowo i myślę, że po zakończeniu sezonu jak najbardziej wskazana. Myślę, że Mariusz wybrał jak najlepiej i to, co lubi. To w okresie roztrenowania jak najbardziej jest dozwolona dieta. Oczywiście na taki posiłek nie można sobie pozwolić codziennie lub dwa razy dziennie, bo wiadomo, że szybko się to odłoży w naszym organizmie i później będzie bardzo trudno do zredukowania tego. Ale czy to jest zły posiłek? Myślę, że gdy utrzyma chociaż umiarkowaną aktywność, bardzo szybko sobie z tym poradzi. Jego metabolizm, jego organizm przez cały rok, kiedy trenuje, jest tak podkręcony, że śmiało sobie z tym posiłkiem poradzi. Nie będzie to miało dla niego żadnego większego znaczenia. Pod warunkiem, że będzie to okazjonalnie, a nie codziennie oczywiście. STS Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem PGE Vive Kielce.